wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale i witam Was w kolejnym vlogu, vlogu również chemicznym. Dzisiaj wykonamy zabieg T2 jak w ostatnim odcinku, tyle że innymi produktami. Produktami, które polecaliście na moim Instagramie. Ogólnie przeczytałam bardzo dużo dobrych recenzji o danych produktach, więc dzisiaj tymi produktami wykonamy zabieg T2. I jak już jestem w temacie Instagrama, to Was serdecznie zapraszam na nasze Instagramy. Tutaj Wam wkleję Instagrama zarówno Werki, jak i mojego. I zaraz bierzemy się za opryskiwacz, za mieszanie i tak dalej. Także zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Otwierają się czerwone wrota. Coś nie tak? Patrzcie, nawet klucz zepsuła. Co za laska? Nie, zacięła. Dobra, to co my tu mamy? Tutaj chyba już tatuś w tym grzebał. Etykietka odklejona. Także jak już wspomniałam, polecajka od Was. Produkt z firmy BASF i nazywa się on Reviskay. O, nas jest, on jest pełniutki. Nie nagrywaj tego lepiej. Werka przygotowuje nam się już do zabiegu. Zabezpiecza się. I w tym czasie, aby nie przynudzać, to zapoznamy się, a raczej ja Was zapoznam z produktem Reviskay. Zapoznam Was, bo ja już zdążyłam o nim troszkę poczytać. I jest to produkt, który służy do ochrony intensywnie prowadzonych plantacji zbóż, w terminie oczywiście T2. No i produkt charakteryzuje się on kilkoma cechami, o których zaraz Wam wspomnę. A mianowicie jest to najsilniejszy triazol na rynku i mamy tutaj do czynienia z Revisolem. Do tego mamy najlepsze SDHI, Xemium. Wyjątkowo skuteczny jest to produkt na septeriozę. Mam tutaj zaraz wypisane choroby. Septerioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, zbóż i traw. Tak, także to są te choroby. No i ta septerioza jest naszym największym patogenem Revisolu w stosunku do innych triazoli. Dodatkowo bardzo dobra skuteczność na rdze, o której już mówiłam, i rynkosporiozę, taką również chorobę. Najlepsze na rynku działanie interwencyjne w momencie, w którym doszło już do infekcji. O, Werka poluje na naszego kota. No i trzeba wtedy zahamować tą chorobę. Więc ten środek również się na to sprawdzi. Septerioza rozwija się tu już jako ciekawostka w utajnieniu przez jakieś 14 do 28 dni i w zależności od przebiegu oczywiście pogody są różne stadia rozwoju, gdzie może być to widoczne wcześniej lub później na liściach i potem nagle, wiecie, ona wyskakuje i zaraża naszą plantację, a nawet jej większość. Werka kończy nam się już przygotowywać i odnośnie jeszcze produktu, to ma on bardzo dużą odporność na zmywanie, co jak wiecie jest kluczowe. Zmywanie oczywiście przez deszcz. Jakieś 40% ma wyższą skuteczność w stosunku do innych rozwiązań. No co jak 40%, no to uważam, że jest bardzo dużo. I jak już, jeśli chodzi o dawkowanie, to optymalna dawka to 1,25 litra do 1,5 litra na hektar. W systemie dwuzabiegowym raczej jest to 1,4 do 1,5 litra na hektar. W systemie trzyzabiegowym 1,25 jest w zupełności wystarczające. Optymalny zabieg na liść flagowy. Zabieg T1 również wykonaliśmy środkami z serii Revi, że tak powiem. A mianowicie Reviflexem. Reviflex jest to taki pak, który składa się z dwóch produktów, Revicare'a i Flexity. Są tam trzy substancje czynne, zwalczające wszystkie najważniejsze choroby w intensywnie prowadzonych zbożach. W zbożach oczywiście ozimych.
Werka zaraz włączy już wałek i będziemy zaczynać mieszanie. I ogólnie działanie rewisolu i pozostałych dwóch substancji ma działanie już od tych 4 stopni Celsjusza, bo inne triazole działają zwykle od tych 12, więc mamy tutaj do czynienia z ponad przeciętną skutecznością. No i też długość działania jest spora przeciwko septeriozie paskowanej liści, o której wspominałam. I już bierzemy się do środki. Będziemy wlewać. No, już kończąc odnośnie tego Revikera i Flexity, to tutaj dawkowanie Revikera jest to jakieś 0,8 do 1 litra na hektar, a Flexity jakieś 0,4 do 0,5 litra na hektar. Tak to jest, jak Marlenka pani pilnuje. To Weronika tak pilnowała, jakby co? Nie. Zobaczymy, czy tak będzie. Chaser with no trouble. Up in that moment, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato.